Pierwszy raz alkoholu się napiłem w swoim życiu, mając 19 lat. Mając 28, 9 lat, trochę poluzowało się to wszystko. Powiedzieli mi Rosjanie, Ukraińcy, dobrze, zrobiliśmy eliminację, to teraz malutki resecik. No coś, to tak. Coś postawił, no, no to mówią to tak, po secie wtedy wyjęli dużą flaszkę, mówię tak, dobra, po półtorej sety sobie robimy, zapijemy, żeby troszeczkę zluzować i rzeczywiście wtedy faktycznie to pomagało, dlatego że 3 dni wolne były między eliminacjami a finałem i wtedy rekordy świata biłem. I mogę dzisiaj z pełną świadomością powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi z umiarem. Musi być, jest czas na sport, jest czas na kieliszek tego koniaku, tylko wszystko z umiarem.